przywiał go wiatr historii, jak państwo widzieli. Cześć, panie Stasiu. Kiepskie piwko macie. Gdzie pan pracuje, jeśli wolno? Co? Ja wolno nie pracuję, proszę pana. Ja pracuję albo szybko, albo nic nie robię wcale. No, jeśli wolno spytać, oczywiście. No, spytać wolno. No to proszę pana, zasadniczo to jest taka ta wytwórnia tych czy leżaków do leżenia imienia takiego jednego, co on poeta był. Jaki poeta? Jaki? No, normalny, nieżywy. Poeci są przeważnie nieżyjące i dlatego bardzo świetnie się nadają, proszę pana, na różne nazwy dla wytwórni, na stempel, w ogóle, no. A ten poeta to jeszcze im bardzo dobrze pod te leżaki pasował, ponieważ on kiedyś, jak jeszcze żył, takiego wiersza napisał o leżeniu, że mówi tak, że pisze, czekaj pan, jakoś, że pojechał nad morze się upalać i mówi, że pisze tak, że leżę sobie na plaży, mówi, słońce mi parzy. Nie, czekaj pan, to inaczej było, że mówi tak, zaraz, że leżę sobie jak sopel lodu, słońce mnie grzeje, śnieg mnie ziębi od spodu, głowa mnie boli, oj, napiłbym się. Przepraszam, to nie tak było, panie Stasiu. Ja znam ten wiersz. To było tak, że prażę się w słońcu bałwan stary, leżę, przeciągam się i ziewam, stary ja jestem, ale jary, jak tęgi łyk pociągnę z czary, to śpiewam. No to! Pa, ja mam to samo, kochany. Jak ja się napiję, zaraz tańczę, śpiewam, to, tamto. No tak, ale to jest wiersz Juliana Tuwima. Jak Juliana Tuwima? Juliana Tuwima to jest ulica, proszę pana, nie wiersz. No ale, panie Stasiu, dlaczego ulica? Dlatego, że Julian Tuwim był wielkim poetą polskim, prawda? Wielki poeta polski, Julian Tuwim. Jak to jest taka malutka uliczka, kochany. To Moniuszko był większy poeta. Ulicę ma dłuższą, proszę pana. PZU tam jest, Filharmonia. Knajpa niezła, tak. I to jest dla mnie poeta, kochany. A co pan opowiada, panie Stasiu? Moniuszko nigdy nie był poetą. Co ja wygaduję, to ja wiem, proszę pana, bo jeżeli moja teściowa mieszka na Tuwima, to ja chyba coś więcej o Tuwimie mogę powiedzieć, jak pan. No dobrze, a mówił pan, że teraz macie nowego kierownika. To co robił ten stary? No, nic. Jak to nic? No ja, normalnie nic. No, to znaczy, wie pan, robił tam takie zebrania, nam robił przeważnie. To zbierał nas wszystkich na tych zebraniach i nam opowiadał, iż słusznie jest, iż my tych krzyżaków robimy, bo powiada, tu na tych krzyżakach będzie wypoczywała klasa robotnicza. I często również... No wiem, robiliście leżaki. Ej, jedź pan. Pan jesteś jak dziecko. Myśmy tych leżaków nie robiły, tylko on nam opowiadał. Iż słusznie jest, iż my ich robimy. A sam tylko pojechał, panie, tu wyjechał, tam się spotkał, z kim tu zadzwonił, tu się kawę napił i tak dalej, no. I do tej centrali od tych leżaków popychał takie sprawozdania, że pisze, że my tych leżaków to tu tak sprytnie, panie, posuwamy, że tylko kurz idzie, no. No przecież powiedział pan, że wyście tych leżaków nie robili. No, a jak miałyśmy robić, jak nie było z czego, kochany? To kooperanty nam nawalały. Jacy kooperanci?
te kooperanty, co miały nam ich, tych ryżaków, robić, a myśmy ich miały tylko malować i swoje pieczątkę z tym poetą, co tego wiersza o leżeniu napisał. Rlip na to cenę i buch na rynek dla świata pracy. Ale kooperanty, kochane, łobuzerka się szybko zorientowały, co i jak, że to jest świetny interes i od razu sobie tych leżaków, co sobie same robiły, same sobie malowały, proszę pana, swoje pieczątkę z ich padereckim na to. Rlip, buch, cenę i na rynek dla świata pracy. No. I nam te pieniądze wszystkie tak. I jeszcze nie dość z tym, co panu powiem, to jak nam łobuzy przysłały te 100 sztuk leżaków, co myśmy je miały malować, to nam łobuzy na to jeszcze farby nie przysłały. Farbę mogliście sami kupić. Tak? A za co? Jak wszystkie pieniądze poszli na pędzle, bo myśmy się zabezpieczali materiałowo od tyłu i było co zamaczać, a nie było w czym. No i co byście wtedy zrobili? Ha, no widzisz pan. Myśmy wtedy, proszę pana, zrobili tak. Wzięliśmy wszystkich tych leżaków, wystawiliśmy ich na podwórko i rip na nie wszystkie, do słoneczka. A jak? Ura, bura, ciotka zielińska. 3 godziny dziennie, do słoneczka. Tylko się takie tabliczkę postawiło. Uwaga, tu się odbyła próba techniczna sprzętu turystycznego do leżenia i tak. 3 godziny dziennie. A kierownik? No kierownik 4, to panie, tyrał więcej od nas. Tylko znowuż, jak przyjechały te z tej centrali od leżaków, zobaczyć te 250 000. Jakie 250 000? No jak, no te, co on im w tych sprawozdaniach popychał, że my ich tak sprytnie posuwamy, nie? Panie, jak zobaczyły co ja, jak się za łby połapały, to się bały puścić, żeby im te łby nie popękali. I potem się tylko tak zakręciły, w kółeczku, szastu prastu, nie ma minut 11 i kierownik, myk. Znaczy wylali go, tak? Kochany, kierownik to nie jest butelka piwa, żeby se go pan na marynarkę wylewał. Kierownika się nie wylewa. Kierownik jest jak przystanek, ponieważ że jego się przenosi. Się go tu postawi, się go tam postawi. I on tam stoi, jak przystanek. To teraz weź się pan ze mną, załóż o co pan chcesz, że u nas teraz niedługo zapałek nie będzie, w ogóle nic. Dlaczego? No bo jego przenieśli na kierownika od zapałek, no. A ten nowy, co przyszedł, to lepszy, nie? No, masz, panie. Co, paw? To znaczy dumny jak paw. No nie, no, normalnie, paw. Jak? No wiem, dumny.